Cześć, dzień dobry. Trzeci etap Giro. Finisz na etnie i cała masa zamieszania, sensacji. Przewrócona klasyfikacja generalna, przewrócony geraint Thomas, który w zasadzie traci szansę na cokolwiek w tym wyścigu. Kolejny, kolejny taki przypadek w tym roku, że duży wyścig kompletnie zmienia swoją narrację. Kolejny raz zmieniają się oczekiwania, nie wiadomo, co będzie dalej. Wszystko będzie inaczej niż to zakładaliśmy, tym bardziej, że straty ponosi również Simon Yates. Nie spodziewaliśmy się tego, nikt się tego nie spodziewał na etnie, tak na zmianę. Po pierwsze, za każdym razem kolarze wjeżdżają no, drogą, po drugie, raz wjeżdża duża grupa, raz ktoś atakuje. Wszyscy mają w pamięci ten fantastyczny ride Contadora na etnie. Potem też kolarze Michelską z Scott jechali świetnie, ale bywało też tak, że wjeżdżała właśnie zmagająca się z wiatrem większa grupa i z dużej chmury spadał mały deszcz. Dzisiaj deszcz padał, ale tak naprawdę w generalce i na samym etapie była prawdziwa burza, nawałnica i nie wiadomo co jeszcze. Słuchajcie, ten sport jest straszny i ten sport jest okrutny, bo kolarz taki jak Grant Thomas, który no zmagał się z jakimiś takimi brakami formy, nie pojechał na Tour de France. Odbudował się, pokazał znakomitą dyspozycję na Tireno Adriatico. Tutaj wydawało się, że jest naprawdę w znakomitej dyspozycji. Czasówkę pojechał naprawdę świetnie, zbudował jakby taką taktyczną przewagę nad swoimi rywalami. W zasadzie to można byłoby mówić, że wyścig jest może nie nierozstrzygnięty, ale znakomicie ułożony, ponieważ Tomas ze swoją umiejętnością jazdy na czas i bardzo dobrą postawą w górach, bo trzeba pamiętać i będę to powtarzał, że to nie jest przereklamowany kolarz, przynajmniej jeśli chodzi o jego możliwości fizyczne, bo on ten Tour de France, który wygrał w 18 roku, wygrał w górach, jeżeli ktoś wygrywa Tour de France wygrywając etap na Alpe w koszulce lidera, to kurczę jest znakomitym kolarzem, jest kolarzem wybitnym, jednym z najlepszych w historii. Natomiast Geraint Thomas jest kolarzem bardzo pechowym i jego szanse na wygranie tegorocznego Giro, albo w ogóle nawet na jego ukończenie, ponieważ jeszcze nie wiem jakie tam, jakich doznał Obrażeń legły w gruzach, ponieważ grań Tomas na samym początku trzeciego etapu Giro d'Italia przewrócił się na bidonie, który jednemu z kolarzy wypadł z koszyka. To jest, słuchajcie, kuriozum, to jest bardzo przykre, to jest, to jest naprawdę okrutne, to jest straszny los, to jest pech i być może ostatnia szansa Grańta Tomasa na wygranie Wielkiego Turu no, przewróciła się razem z nim na bidonie, który wypadł komuś z koszyka. Puf! Simon Yates, z kolei Simon Yates, nie wiadomo czy tak jak kolarze niektórzy kolarze na Tour de France jest przetrenowany, czy po prostu no, miał gorszy dzień, ale Simon Yates również odpadł, ponieważ no, Tomasz stracił kilkanaście minut, Yates stracił nie aż tak dużo, natomiast, natomiast no, to co Yates zrobił, to pokazuje, że jednak musi musi albo odpocząć, albo się bardziej skoncentrować, ponieważ no nie wytrzymał tempa, mimo że na etnie, mimo że jego koledzy, pomocnicy no, pracowali, pracowali dzisiaj, ale on w tym momencie ma 3,5 minuty czy 46 straty do Almeidy i 3 minuty straty do Keldermana. To nie jest jeszcze bardzo dużo, to nie znaczy, że to nie znaczy, że Jeidz przegrał Giro, ale ma bardzo, bardzo utrudnioną sytuację. Te dwie kwestie, czyli jakby wypadający z gry lider Ineosu został im Gegenhardt i jakby słabsza postawa jejca totalnie zmienia całą dynamikę tego, co będziemy oglądali w najbliższych dniach albo w najbliższych tygodniach. Bo z tych nazwisk anonsowanych przed wyścigiem do odgrywania kluczowych ról został Kelderman, Niwali Pocowiwo, Fulzank, Krajwak i Majka, z czego Krajwak pokazywał oznaki słabości. Fulzank pokazał się bardzo dobrze, niwali pokazał się bardzo dobrze, pocawiwo też. Rafał Majka, jako koledzy też tutaj no, trochę pracy wykonali, także ewidentnie jest niekwestionowanym liderem swojej grupy, przynajmniej w górach. Rafał Majka jak to Rafał Majka no nie odpowiadał błyskawicznie na te ataki, które tam się pojawiały, bo tych ataków było naprawdę, naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo. Ten podjazd długi, męczący z tą ciężką końcówką, pokazywał, że no, trzeba było być naprawdę w dobrej dyspozycji. Rafał Majka nadążył. Rafał Majka nadążył za najlepszymi. Grupa lidera, słuchajcie, ten podjazd liczący 18,8 km pokonała ze średnią prędkością podjeżdżania niespełna 1600 metrów na godzinę. Najszybszy był, słuchajcie, Harm Van Hauke. To jest, młody kolarz, to jest młody kolarz z Lotto Sudal, nieco niespodziewanie. On razem z Kastrowieho zostali nieco odpuszczeni, czy zaatakowali we wcześniejszej fazie podjazdu. I on był najszybszy, on był najszybszy, on był 20, 20 sekund szybszy od grupy z płyzankiem i Balin. Od nich jeszcze zaatakował Kelderman, jakby on jest tym najszybszym z grupy lidera, natomiast Van Hauke faktycznie, faktycznie był, tutaj, był tutaj numerem jeden na tym podjeździe, przynajmniej z grupy lidera. No i co? No i nie wiadomo też, jak ten młody 23-letni gość się sprawdzi dalej, nie wiadomo... Jakie będą losy w tym wyścigu? Jonathana Kaisedo, ekwadorczyka z Education First. No i słuchajcie, Education First robi robi ten wyścig w pierwszych dniach, po pierwsze, tymi niesamowitymi, niespodziewanymi koszulkami, które jednym się podobają, drugim się nie podobają. Natomiast oprócz tego oprócz tego Education First, no ma już kurczę rozliczony wyścig. Wygrali pierwszy wielki górski etap, na którym się bardzo dużo działo. Kaisedo pojechał świetnie. Jest wiceliderem razem z Almeidą, są na zero, jeżeli chodzi o czas. Almeida jest lepszy o setne, setne części sekundy, ponieważ o, jakby ta końcówka decydu, uzyskana na czasówce decyduje o tym, który, który z nich jest szybszy. Więc te setne sekundy z czasówki ma lepsze, jeżeli chodzi o czas sekundowy. W całości wyścigu, no to Almeida jest lepszy od Caycedo. Trudno, no troszkę szkoda, bo jeszcze Education First mieliby do tego koszulkę lidera, ale tak czy inaczej widać, że no, na tym wyścigu musiało im szczególnie zależeć, bo i te stroje, i ta świetna postawa. Mamy kompletnie inny wyścig. Nie wiadomo teraz, kto go będzie kontrolował, kto będzie nadawał tempo, czy to będzie Education First, czy to będzie Quick Step, czy to będzie drużyna Nibalego. Prawdopodobnie tak. A może pora dla Rafała a Stana? Pamiętajmy, że jest osłabiona. No, i teraz y, wszystko zaczyna się od nowa. Jutro etap y, dla sprinterów, którzy muszą przetrwać jedną dużą górę. Potem, dzień przerwy, transfer na kontynent, a potem y, kolejne przygody. Y, zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, Rafał Majka y, ma ustawioną tą sytuację. Y, straty, y, owszem, poniesione na czasówce przez złe ustawienie i z, złe sprawdzenie prognozy pogody w związku z wiatrem, y, no troszkę mniej się teraz liczą z grupy faworytów najwyżej i najlepiej ustawiony. Skelderman. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzy tygodnie przed nami. Najcięższa będzie końcówka. Tam się może wywrócić wszystko. Te sekundy, czy nawet nieliczne minuty, które teraz zdzieją kolarzy w tak ciężkim wyścigu, przy tak zmiennej pogodzie i nie wiadomo, co będzie się działo dalej w różnych aspektach, mogą tak naprawdę mieć mniejsze znaczenie, natomiast taktycznie Rafał Majka jest w bardzo dobrej tutaj sytuacji. I z takim optymistycznym akcentem żegnam Was po komentarzu i podsumowaniu trzeciego etapu. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Cześć.